A dzisiaj będzie o zdradzie. Dokładnie o tym, czy mówić partnerowi, że zdrada nastąpiła, czy nie mówić, oraz czy mówić swojej przyjaciółce, przyjacielowi, że jego, jej partner, partnerka zdradzają, bo my na przykład o tym wiemy. Powiedziałabyś mi? Powiedziałabyś mi? No właśnie nie wiem, czy bym ci powiedziała. Ja bym chciała wiedzieć, więc jak się kiedykolwiek dowiesz, to mów. Każdy tak mówi. Ale nie chciałabym mieć ciebie na moim sumieniu, więc chyba bym nie powiedziała. Wiecie, a mi kiedyś moja koleżanka powiedziała, miałam narzeczonego, byłam zaraz po studiach i zadzwoniła do mnie i powiedziała, wiesz, ja bym chciała wiedzieć, więc ja dzwonię i ci mówię, najwyżej mnie nie lubisz, ale twój narzeczony cię zdradza z naszą koleżanką. I właściwie ja chciałam wiedzieć. Jak się dowiedziałam, skonfrontowałam go i wiecie, co mi powiedział? Ale to będzie jego cytat. No nie, no ona mi tylko, uwaga, cytuję jego, żeby nie było, że ja takich brzydkich słów używam. Ona mi tylko robiła loda, więc to nie jest zdrada. Więc na pewno zdradą się zajmiemy tutaj nieraz. On nie jest mężem Olgi, tylko nie. Chciałam powiedzieć. Więc ta historia wiadomo, jak się skończyła. I pewnie też kiedyś porozmawiamy o tym, ile imion ma zdrada, ale dziś zajmiemy się właśnie tym tematem, czy mówić, czy nie mówić. A naszym gościem jest znany i ceniony seksuolog dr Andrzej Depko. Panie doktorze, zdradziłam. Męczy mnie to i co dalej? Mam powiedzieć, czy mam nie mówić? No, przede wszystkim nie mówić. Czyli męczyć. To zaraz, czy męczyć się, to do tego zaraz dojdziemy. No, przede wszystkim nie mówić, bo sytuacja taka, w której chcemy zrzucić z siebie to odium, że zachowałam, czy zachowałem się, bo to obydwie strony mogą zdradzać, w sposób, który podważa zaufanie mojego partnera bądź partnerki, prowadzi do tego, że ja czyszczę swoją duszę, teraz się już uwolniłem od tego męczenia się, a niech się męczy teraz ta druga strona i niech rozwiąże swój problem z tym, że ja się przyznałam do tego, że zdradziłam. Nie, skoro zdradziłam, widocznie coś zaistniało w naszej relacji, co spowodowało, że zdecydowałam się na taki krok. I pozostaje teraz problem do wyjaśnienia sobie. No sama sobie być może wiem dlaczego, ale nie wyjaśnię i dlatego to jest pierwszy krok, który należy uczynić, to jest udać się do psychologa. Do psychologa, z którym będę mogła porozmawiać o tym, że zdradziłam i mnie to męczy. I razem z psychologiem spróbujemy znaleźć przyczynę tego, dlaczego zdecydowałam się na taki, a nie inny krok, na zdradę. Zdradę, która teraz oczywiście w jakiś sposób dręczy moje sumienie. Natomiast z pewnością dzielenie się z osobą, która została zdradzona, tak naprawdę jest powiększeniem także poziomu traumy dla tamtej osoby. A jeżeli poszłam już do psychologa, i razem z psychologiem no, określiliśmy źródła tej zdrady, powody zdrady, no i de facto no, one wiążą się też z moim partnerem. Na przykład moje potrzeby seksualne są o wiele większe niż partnera. I wtedy co? Zapraszam partnera, żeby tylko rozmawiać o problemie potrzeb seksualnych, czy zaczynam zdrady? No nie, no, przede wszystkim, jeżeli pojawia się problem, na przykład z nierównomiernością siły potrzeby seksualnej, to najpierw rozmawiamy razem ze sobą. Staramy się porozmawiać razem ze sobą, żebyśmy tak naprawdę określili, czy rzeczywiście istnieje pojęcie niewspółmierności, bo jedno jest wyposażone w większą siłę popędu, drugie w mniejszą i w związku z tym jesteśmy niedopasowani, ale być może może się okazać, że ta niewspółmierność wynika z faktu, na przykład, że jesteśmy niedobrani w sferze psychicznej, istnieją jakieś niedobory w naszym związku i na przykład ta druga strona rzeczywiście unika współżycia, ponieważ czuje się zraniona na przykład jakimś moim zachowaniem i
albo jest to forma na przykład karania. Wiem, że ci zależy na współżyciu, wiem, że ono jest dla ciebie ważne, w związku z tym nie będę z tobą współżyć tak często, jakbyś chciała, po to, żeby na przykład wywalczyć jakąś rzecz dla mnie ważną. Może się też również okazać, że z jakiegoś powodu ta druga strona ma awersję, na przykład z powodu jakichś określonych wcześniejszych zachowań, które spowodowały, że utraciłam jakby siłę oddziaływania na tą drugą osobę. Ona nie tylko nie chce ze mną służyć, bo chce mnie ukarać, ona nie chce ze mną służyć dlatego, że pewne cechy moje stały się dla tej osoby nie do zniesienia. I to również jest moment, jeżeli się nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to musimy udać się na terapię pary, żeby tak naprawdę sobie wyjaśnić, co jest przyczyną. Czyli samo współżycie seksualne jest wyrazem pewnej harmonii w związku, pewnego układu dopełniającego się. Kiedy tego układu dopełniającego się nie ma, może to oznaczać rzeczywiście albo, że istnieje niedobór seksualny, na przykład w sferze siły potrzeby seksualnej, który może być uwarunkowany biologicznie, ale przede wszystkim może być spowodowane tym, że nastąpiło jakieś rozczarowanie w tym zakresie. Może być rozczarowanie w zakresie zachowań seksualnych. Na przykład zdarzają się takie sytuacje, w których partnerka paradoksalnie nie oczekuje długiej gry wstępnej, tylko są kobiety, które mają taki typ aktywności seksualnej, której szybko dążą do penetracji. I dopiero penetracja jest dla nich źródłem satysfakcji seksualnej. Tymczasem są mężczyźni, dla których kontakt z partnerką jest źródłem przyjemności. Oni lubią bardzo długie pieszczoty, czego nie lubi partnerka. Mogłoby się to wydać z powodu paradoksalne, ale tutaj mówię o autentycznych przypadkach. I oczywiście rodzi się problem. No tak, zanim przejdą do rzeczy, to ona już się znudzi i już jest sfrustrowana, a on nie wie, o co chodzi, bo koledzy mu mówili, że kobiety narzekają na zbyt krótką zazwyczaj, nie? Grę wstępną. Zazwyczaj tak rzeczywiście jest, że kobiety narzekają na zbyt krótką grę wstępną, że to jest taka mężczyzn, którzy dążą do szybkiej penetracji. No tymczasem w tym związku może się okazać, że właśnie zdecyduje się nasza pacjentka na jakieś szybkie numerki, prawda, z przypadkowymi partnerami. Czyli pod żadnym pozorem mamy nie mówić? Pod żadnym pozorem mamy nie mówić. A jak się wyda, to co wtedy? No jak się wyda, to już jest, że takie mleko rozlane, to wtedy musimy redukować zakres strat. Tylko właśnie zazwyczaj pacjenci dopytują, w sensie do mnie też przychodzą pacjenci po zdradach i wtedy dopytują tych swoich partnerów, ale gdzie, ale kiedy, ale jak, w jakich okolicznościach. Ile razy? Tak, co z nią robiłeś, czy ona była lepsza, to wtedy w ogóle też nie mówić, nic. Nie, to jest w ogóle, ja wiem, że zdaję sobie z tego sprawę, że rzeczywiście ta osoba zdradzona lubi często tak masochistycznie dowiedzieć się o szczegółach, tam czasami dochodzi właśnie do takiej wiwisekcji dokładnie w szczegółach, detalach. Absolutnie nie można takich rzeczy mówić, dlatego że to tak naprawdę kumuluje tylko i było. Pomimo z pozoru, że ta osoba chce i domaga się takich rzeczy, trzeba minimalizować straty i podawać jak najmniej szczegółów i nie przyznawać się w ogóle do jakichś takich szczegółowych detali, bo później może się okazać, że po jakimś czasie to ta druga osoba będzie, która tak się domaga tego poinformowania, nie da sobie z tym rady, bo są ludzie, którzy zaczynają budować sobie całe wyobrażenia na ten temat. Wizualizują to, jak to się stało. Potem mielibyśmy wrócić razem, jak nawiązać relację seksualną. Nie potrafimy, bo ta druga strona w momencie, jak dochodzi do jakiejś bliskości, zaczyna nagle sobie wyobrażać, że w ten sam sposób pieściłeś tamtą stronę i pojawi się problem. Zatem jeżeli już, to podajemy minimum informacji, starając się podać te informacje w taki sposób oszczędny. Jakaś głupota z mojej strony, szybki jakiś taki
beznadziejny numerek, który teraz dręczy mnie tylko i wyłącznie. Czasem jest to rzeczywiście taki skok w bok, a czasem zdarza się romans. I no, my kończymy ten romans, bo jednak decydujemy, że chcemy być ze swoim mężem, żoną, czy też ze, powiedzmy, stałym partnerem. Ale ktoś wie, i to już nie tylko są wyrzuty sumienia, ale ten strach, że może się wydać i czy wtedy nie lepiej jednak powiedzieć samemu, czy czekać, no to na pewno potrafi człowieka zjeść. Tak. To jest dlatego należy iść na terapię, żeby rozładować ten kumulujący się stres, bo ten stres tak naprawdę wynika z faktu, że ja tej osobie, z którą zdradzałam, przypisuję cechy, że ona tak naprawdę teraz będzie mnie w jakikolwiek sposób szantażowała. Albo kolega męża na przykład. Albo kolega męża. No oczywiście może się tak zdarzyć, że rzeczywiście na partnera seksualnego wybieramy osobę nieodpowiedzialną. Mhm. Ale sądzę, że osoby, które decydują się na to, żeby zdradzać, obydwie są zawsze zainteresowane tym, aby utrzymać całą rzecz w tajemnicy. Oczywiście znam też takie przypadki, w których ta druga strona postanowiła nie odpuścić, a zawalczyć na zasadzie, że jest ci z tym twoim mężem źle i ja się na to absolutnie nie godzę, żebyś ty do niego chciała wrócić, ze mną będzie ci lepiej. I zdarzają się takie sytuacje, że ten kochanek jedzie do męża i mówi wprost, ona już teraz będzie moja, ona należy do mnie. Też z takimi spotkałem się przypadkami. No tak, ja też słyszałam wielokrotnie od moich koleżanek, że odbierają telefon, a tam po drugiej stronie kochanka męża, która w szczegółach opowiada o różnych rzeczach, często nawet dodając no, od siebie nieco lub bardzo, co powoduje no, jeszcze większe problemy. A panie doktorze, czy mówić, jeżeli wiemy, że ktoś kogoś zdradza? Powiedzmy, że my z Magdą się przyjaźnimy, ja widziałam jej partnera z inną kobietą, wręcz w sytuacji niedwuznacznej. Czy mam powiedzieć, czy nie? To każdy tak naprawdę powinien rozważyć w swoim własnym sumieniu. Bo sytuacja może być niedwuznaczna i rzeczywiście dochodzi do zdrady. No i teraz problem, jak zareaguje tak naprawdę Marta. Znaczy Magda, przepraszam. Jak zareaguje Magda? Bo może się okazać, że ta wiadomość dla Magdy no, będzie taką informacją nie do podźwignięcia. Być może bardziej należałoby porozmawiać z jej mężem i poinformować go, że widziałam cię w takiej sytuacji. Jest to sytuacja dla nas trójga niekomfortowa, ponieważ ja jestem przyjaciółką Magdy, zależy mi na jej szeroko pojętym dobru. Wiem, że i dlatego daję ci szansę, żebyś zakończył ten związek jak najszybciej, po to, żeby zawalczyć o związek albo też porozmawiać z tym mężem, po to, żeby się dowiedzieć tak naprawdę, dlaczego ten romans tak naprawdę zaistniał, jakie problemy, które takie odskórne, których związek nie pokazuje, manifestuje się tym, że jedna ze stron decyduje się na zdradę. No oczywiście są mężczyźni, którzy zdradzają, ponieważ poszukują partnerek na przykład do realizacji swoich potrzeb seksualnych, których nie mogą realizować w związku. I będzie to asumpt do tego, żeby porozmawiać z Magdą o tym, że być może porozmawiać z nią o jakości jej życia seksualnego i podsunąć jej na przykład parę fajnych rozwiązań i dowiedzieć się w ogóle, jak wygląda jej życie seksualne z jej punktu widzenia i może na przykład naprawić w tym zakresie coś, co spowoduje, że to życie seksualne uda się jakby zharmonizować w zakresie potrzeb obydwojga stron.
To ja jeszcze jeden przypadek podam. Powiedzmy, że Magda odkryła jakieś SMS-y, które są dwuznaczne. Ja wiem, bo na przykład wiem, że jej partner, mąż bardzo często po prostu ma przygody seksualne. Nie romanse, tylko przygody seksualne, bo w taki sposób, nie wiem, podnosi swoje poczucie własnej wartości. I ona się mnie pyta. Ja wiem, ona, ale ja gdzieś czuję podświadomie, że nie wiem, czy to jest właściwe, żeby jej powiedzieć. No i właśnie, powinnam powiedzieć, jak już się pyta i ma jakieś dowody, czy nadal nie mówić. No, Magda znalazła SMS-y, prawda? Przypuszczam. Teraz pozostaje problem, skąd pani wie, że ten mąż tak często, że tak daje upust swoim chuciom poza związkiem? Ma niefart i trafia na mnie inne koleżanki. Ma niefart. No to znowu teraz pozostaje problem. Czy rzeczywiście on, na przykład są mężczyźni, którzy lubią tworzyć układy dopełniające się. W tym sensie, że Magda daje mu poczucie stabilności, pewności, domu. Mają ze sobą szereg ważnych dla niego relacji i aspektów. On nie wyobraża sobie rozstania się z Magdą, ale jednocześnie do tego, żeby fajnie w tym związku funkcjonować, potrzebuje takich jednorazowych przygód, które zaspokajają jego na przykład niskie poczucie wartości albo zaspokajają jego potrzeby seksualne, których nie zaspokaja z Magdą, bo ona jest zajęta na przykład budowaniem swojej kariery. No i trzeba usiąść i z nim znowu porozmawiać, żeby sobie odpowiedział na pytanie, co jest dla niego ważne i istotne. Czy związek z Magdą, którą jednak jest szczęśliwy na swój sposób, i czy w takim razie nie należałoby się zastanowić, co jest nie tak z jego seksualnością. Czy rzeczywiście te zdrady wynikają z niezaspokojenia potrzeb seksualnych, czy też wynikają na przykład z jakiejś potrzeby poszukiwania nowych źródeł, nowych doznań, czasami jakichś potrzeb seksualnych, których nie ma szans rozwiązać na przykład z Magdą, bo Magda nie jest zwolenniczką BDSM-u, a on lubi kobiety dominujące i które... Tak. I kontakt z dominami zaspokaja w tym momencie jego potrzeby. Czyli rozumiem, że mamy rozmawiać z drugą stroną? Moim zdaniem mamy rozmawiać z tą osobą, która przyczynia się do tego, że do tej zdrady dochodzi, bo to ona jest w pewnym sensie przyczyną potencjalnego problemu, który narasta. No właśnie opowiadałam ostatnio Magdzie, że mój znajomy powiedział swojemu przyjacielowi, że jego partnerka go zdradza i to bardzo często i właściwie przez rok ten zdradzany nie odzywał się do swojego kolegi, przyjaciela, uznał go za wroga. I dopiero wtedy, jak sam odkrył, to już tak naprawdę odkrył, wchodząc na, to dopiero ta przyjaźń zaczęła, no właściwie odrodziła się. Więc można się w ten sposób, rozumiem, stać wrogiem. Mhm. No bo czasami ta druga strona tak bardzo ufa, buduje związek oparty, jest na przykład na nadmiernym zaufaniu tej jednej strony, tej, która została zdradzona. I ona sobie nie dopuszcza do siebie w ogóle myśli, że ten wyidealizowany partner mógłby się czegoś takiego dopuścić. A jak się okaże, że to jest prawda, to wtedy rzeczywiście zaczynają się schody. Zdrada. Czasem potrafi poprawić związek. Spotkał się pan z takimi przykładami? No, czasami zdrada, świadoma bądź nieświadoma albo celowa, jest takim elementem na przykład dopingującym w związku. Po to zdradzam, żeby naładować akumulatory, żeby lepiej funkcjonować w moim stałym związku. Zdradzam po to, żeby mieć taką moją malutką tajemnicę, którą sobie gdzieś tam pielęgnuję i która w pozytywny sposób przekłada się na
funkcjonowanie związku. Pamiętam taką pacjentkę, która no, zdradzała męża z powodu tego, że miała większe potrzeby seksualne niż mąż. Ale tworzyli naprawdę piękny, wspaniały, ciepły i udany związek z dwójką dzieci. I na przykład zawsze tego dnia, kiedy ona miała iść mówić się z jakimś kolejnym kochankiem, to tak zadbała o ten dom i tak zadbała i o dzieci, i o męża, żeby tak naprawdę dobrze im się działo, żeby ona mogła pójść spokojnie i zrealizować również swoje potrzeby. Także mąż był zachwycony, że ma tak cudowną żonę, która tak bardzo dba o niego, tak bardzo dba o dzieci. Jest kochana, wspaniała i niepowtarzalna, a ona dzięki temu mogła zaspokajać swoje potrzeby i ten i ta relacja trwała i trwała i trwała i nikt się nigdy nie dowiedział. A co jeżeli już partnerzy wiedzą, czy zdrada może spowodować rozwój związku w takim pozytywnym? Są rzeczywiście związki, w którym zdrada staje się takim kamieniem milowym, który zmusza do zastanowienia się nad tym, co w naszym związku było złe i niedobre, i może się okazać taką w tym sensie pozytywną zwrotnicą, która przekieruje nas na lepsze tory. Nie dojedziemy w miejsce, gdzie się kończy już jakaś bocznica i tam tkniemy na zawsze, tylko spowoduje, że odżyjemy, wyciągniemy wnioski z tego, co się działo w relacji i powoduje to, że zupełnie lepiej zafunkcjonujemy, bo jesteśmy na tyle dojrzali, że potrafimy tak naprawdę skonfrontować się z tym, co się wydarzyło. To jest, zdarza się oczywiście rzadziej, bo generalnie częściej zaangażujemy emocje. Zdrada tak bardzo boli, bardzo narusza poczucie bezpieczeństwa, stabilności i zaufania, że podstawową taką decyzją zawsze jest właśnie pierwsza, to jest myśl o rozstaniu. A z Pana praktyki zawodowej jakby wynika, że częściej właśnie ludzie się rozstają, kiedy dochodzi do zdrady, czy próbują jednak żyć razem, rozwiązywać trudności, pokonywać różnego rodzaju bariery, które doprowadziły też czasami do tej zdrady? Ja nie jestem socjologiem, bo bardziej na ten temat to mogłyby się wypowiedzieć, nie wiem, jakiś sędzia z sądu cywilnego, który powiedziałby nam, ile jest rozwodów, które determinowała zdrada. Natomiast z mojego punktu widzenia ci, którzy przychodzą do gabinetu, to oni chcą coś ratować. W związku z tym trudno teraz przełożyć na ogólną populację, ile jest tych osób, które chcą ratować w porównaniu do tych wszystkich, którzy decydują się jednak na decyzję, podjąć decyzję o rozwodzie. To ja podsumuję, a pan doktor potwierdzi, że dobrze. Po pierwsze, zdradziłam, nawet jak mnie męczy, nie mówię, ja idę do psychologa, ja rozwiązuję swój problem, ewentualnie z psychologiem ustalam jakąś strategię działania i na przykład dopraszam za jakiś czas swojego partnera, uprzednio rozmawiając z nim na przykład o moich potrzebach, czy jakichś związanych z czułością, czy właśnie z moimi potrzebami seksualnymi, albo może w ogóle dotyczącymi mojego związku, relacji, komunikacji, bo to też przecież wpływa na to, co się dzieje w alkowie. Następnie, jeżeli wiem, że przyjaciółka czy przyjaciel jest zdradzany, no też nie mówię, ewentualnie rozmawiam z drugą stroną, no chyba, że no właśnie. Chyba jest jakakolwiek odskocznia od tego, co powiedziałam? Tak, że czasami nie musi dziać się to w alkowie, ale może dziać się w kuchni. No właśnie. Tym też akcentem bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy za rozmowę i na pewno będziemy się jeszcze tu u nas z Panem spotykać.